Jak widać, ogierem jeszcze nie jestem i z tego co widać, to jeszcze trochę potrwa. Przy całym projekcie Vroom TV jest tyle roboty, że sam się czasem łapię za głowę i nie do końca mam tyle czasu, ile bym chciał, żeby opowiadać o tym, co się dzieje właśnie w projekcie Być Ogierem. Ale obiecuję i za to trzymajcie mnie za słowo, żebym teraz regularnie wrzucał filmiki, w których będę Wam opowiadał, co się dzieje. Na razie, no tak, co się dzieje w tym momencie, bo inaczej, posłuchajcie w opowieści. Moje dni wyglądają mniej więcej tak samo. Wstaję rano, tak koło 5:30. Witam się z hantlami. Robię trochę brzuszków, pompek i takich innych ogólnorozwojowych ćwiczeń. Później śniadanie. Oczywiście według zaleceń dietetyka. Umówić się na przykład na taki, na sam początek, mniej inwazyjny powiedzmy, gdzie będziesz jadł sporo, zdrowo i będziesz chudł tak pół kilograma, góra kilogram tygodniowo. To jest taka, myślę, dość racjonalna opcja, żeby ją wybrać na sam początek, bo myślę, że i tak będzie sporo nawyków też do zmiany. Praca. Tam mija mi przynajmniej 8 godzin. No a później wracam do domu albo na tor kartingowy. Czasem są też inne ćwiczenia jak basen albo na przykład sauna. 3 razy w tygodniu odwiedzam też Body Lab Fitness. Ktoś kiedyś powiedział, że czarny wyszczupla. Chyba nie brał pod uwagę tego, jak wyglądam. Ale okej, podobno ma się to zmienić. Zaczynamy ciężką pracę. Zobaczymy. Liczę na to, że w Body Lab Fitness coś na to wskurają naprawdę. Jeżeli przychodzi facet, nie lubi ćwiczyć, to jest dobre rozwiązanie, bo może powiększyć sobie tkankę mięśniową. Po kilku zajęciach już widać różnice. Właśnie kobiety zauważają po trzecim, czwartym treningu, że skóra się zmienia. Działa to jak lifting w pełnym sensie, więc to dobre rozwiązanie to jak i trening na siłowni, jak dodatkowy masaż dla ciała, więc bez dodatkowych kremów, masażysty i tak dalej. Ja przyszedłem, żeby zrzucić 20 kg. A jest to realne? Jest to realne, oczywiście. Jeżeli będzie się stosowała pewna dieta, bo bez diety, jak wiemy, to i na siłowni nigdy nic się nie osiągnie, ale oczywiście myślę, że tak. Pytacie o wagę. Spada, aczkolwiek nie tak szybko, jakbym sobie sam tego życzył. Jestem trochę zawiedziony, to jest delikatnie powiedziane. I tak prawie kończy się dzień, a tu trzeba jeszcze porobić coś na kanał Vroom TV. Prawo jazdy, bo ono też jest bardzo ważne. No, byłem już na egzaminie, nawet dwukrotnie, ale zawsze mnie zagnął jakimś durnym pytaniem. No co ja mam powiedzieć? Mam nadzieję, że następne podejście będzie tym ostatnim. Tym bardziej, że jest tu związane pewnego rodzaju nagroda. Nagroda, która będzie dla mnie, ale też mam nadzieję i dla Was. Póki co jest to tajemnicą. Gryzę się w język, żeby Wam nie powiedzieć tego, co Was jeszcze czeka i co mnie czeka, ale uwierzcie mi, będzie to wielkie wydarzenie. A w tym odcinku Być Ogierem to już wszystko, ale pamiętajcie o tym, żeby tutaj na dole jest przycisk subskrybować nasz kanał, no i oczywiście polecajcie go wszystkim swoim znajomym, no i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie mnie za słowo, żeby kolejny odcinek był za tydzień.